No robiłem na bossy w pierwszym rozdziale. Jak są tu bossy, to muszę zrobić. Jednego zabiłem na bagnach. Like. Wiem, że gdzieś tam były te... nie... wywerny. Też chcę je zabić. Ale nie wiem, czy dam radę. Czy level trzeba by dodać. A niby zara level będzie. Ten grupowy to jest serio coś, o czym naprawdę pomyśleli twórcy. Wiedzieli, że walka jest gównem, więc dodali grupowy, żeby szybko ją kończyć. Wyobraź sobie każdego mobka jak w Gothiku bić osobno. To by przecież oszalał człowieka. Tak, to wpieprzasz się. Typowy metin gameplay. Klikasz dwa razy guzik, cała ekipa pada. Tu jest jeszcze jakiś boss, bo ja zabiłem kuroliszka i zabiłem bossa na bagnach tą roślinę. Jest jeszcze jakiś boss? Jak tak, to ja poszukam, widzowie, ale nie piszcie jaki. Zjadłem coś. Ej, to nie jest chłop z książki? Nie jestem pewny. Nie. Ktoś ty? Swój. Jestem Geralt, wiedźmin. Czy swój to się jeszcze zobaczy? Z kim mam przyjemność? Jaren Bolt. Mówię w imieniu Drwali. Porozmawiamy? Mów, przybyszu. Macie jakieś zadanie dla Wiedźmina? Okolica ale jest niebezpieczna, siema. Ale szczęśliwie Samil, witam. Atakują. Czyli nic. Może miałbym zadanie dla kogoś, kto nie boi się ryzyka. Zamieniam się w słuch. W kilku miejscach... Co ty gadasz, Flab? Dobra, Gera. ...rośnie dwugrot. To rzadka roślina w okolicy i właśnie zaczyna się jej okres kwitnienia. Ej, widziałem ją. Rozumiem, że jest cenna. Kurde, mogę ją zebrać. Owszem, wytwarza się z niej narkotyk. Gdybyś zechciał rozejrzeć się po bagnach za kwiatami dwugrotu, obaj moglibyśmy zarobić. Może ja już to mam. Mam taplać się w błocie, narażać na niebezpieczeństwo, a potem tak. Podzielić się zyskiem? Mam kartę. Tak, ponieważ powiem ci, jak wygląda ta roślina i u kogo ją opchnąć. Zatem pobawię się w zielarza. Świetnie. Kwiaty dwugrotu są czerwone, podobne do kwiatów malwy. To minus 400 golda. Rosną rzadkimi kępami na całych bagnach. Można je sprzedać przewoźnikowi, znajdziesz go na przystani. Bo jak książkę jeśli kupiłem, żeby to umieć. Jeśli problemy ze znalezieniem ziół, popytaj ludzi żyjących na bagnach. Może mają lepsze oczy niż ty. Zabieram się do roboty. Poszukam kwiatów i zaniosę je przewoźnikowi. Meksin. Chyba ta, nie wiem. Chyba wszystkie mam z tego, mów, co pisali. Miałem ze... Tak, jak już mówiłem... No tak. A! Czyli ja tego nie mam. Ja byłem obok tego, a bo ja to widziałem z daleka. Ta mapa jest naprawdę malutka. To jest trochę skam z jej wielkością. Bo ja to widziałem, ale nie podszedłem do tego. Jaskółka jeszcze działa. Jaki smak chipsów najlepszy, bo jestem w sklepie. Co mam kupić? O kurda. Nie wiem, tak szczerze, klasyczna zielona cebulka, jak nie masz, jak musisz szybko wybrać, bo to każdemu smakuje. Co to jest? A, to roślina.
Mogę wpaść z mieczem w nocy do druidów i ich wszystkich wymordować? W sensie w tej grze mówię. Nie? A. Tu były wywerne. Chciałem je. Tu się nie da zejść? Czekaj, a czy ja mogę? Skam. Ej! Jest! Zbejtujmy jedną. Coś idzie, coś idzie. A, dobra, on wybuchł. Zbejtujmy wywernę. Zobaczymy, czy w ogóle jesteśmy w stanie jedną chociaż zabić. Chodź tu! Dobra. Gdzież ma to? Gdzież ma to? O ja. Strasznie stanki. Straszliwie tank jest. Pokaż, gdzie jesteś na mapie? Tu. To zielone to ja. Jeszcze są trzy. Zwłoki posłańca, ej. Lurujemy. Co to było? Spadła z nieba. Ardem spróbuję. Zobaczymy, czy mamy ją na hita. Ej, szczerze, nie ma sensu szybkim, jak ja silnym ją tyle biję. Nie ma sensu. Szybki to jest jednak chyba większy skam niż grupowy. Grupowy czasem jednak jest useful. O ja pierdziel. O ja pierdziel. Nie ma szans. Nie ma szans. Co to jest tam? O ja pierdziele, coś tam latało. Tu smok leży? Nie. To nie Elden Ring. O Jezu. Strasznie ta jaskółka wolno w dupę leci. Straszliwie wolno. Szczątki. Tam jest quest do odebrania, te szczątki. Ten quest jest też tu.
To mi się podoba. Czego? Pieprze styl szybki, pieprze styl szybki, pieprze styl szybki. Walczcie! Nie, grupowym nie damy rady, jest zbyt gówniany. Tylko ciężki. Uch. O ja pierdziele, ale truta. Szybki się w dupę nie nadaje do niczego, no. O Jezu. Tam są zwłoki, jedna wiwerna, dobra. A dwie, one się tu chyba respią. Jedną, jedną, jedną. Silny, silny, silny. Sword and sandals. Ale taktyczkę oddała. Silny. Traf. Ty szczawił w dupę, no. Nie no, szybki to jest tragedia, ale no... On nie trafia tym silnym, jak trafi to one-shotuje. Nie. Musi tu leżeć od jakiegoś czasu. Dead. Dead. Tylko silny nas ocali. Szybkiego mają respa, widzowie. Jest chyba event i resp X2. Niestety jest event resp X2.
co ty piszesz? Daj! Co jest? Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Archidęk zdał na Golibordę 10 zł. Sparta, używaj oleje na trupojady. Ogólnie oleje są opno i testuj eliksiry nieznane. Ach, czytaj glosariusz, tam pisze jak dojechać potwory. Dobra, sranie w banie, jestem wiedźminem. A nie w dupę księgowym, co księgi przegląda. Co jest? Ależ cuchnie. Musi tu leżeć od jakiegoś czasu. To jest miecz stalowy. Czekaj, ja to mogę za to założyć? Nie. Zakrwawiony list. No, czytaj. Podjąć zdecydowane kroki. Sytuacja dojrzała. Imię naszej organizacji z tajnym pozdrowieniem. Ej, to jest ten handlarz. Tak? A, ja go mogę mieć tu, zamiast stalowego. A czekajcie, on ma style walki? Ten miecz? Ej, mamy nową broń! Ale to nie jest styl wiedźmiński. Ale wykorzystywany. Obrażenia 30%. Szansa na efekt rozbrojenia, ból, o kurde, spoko. Mamy nową broń. Fajnie, w końcu coś nowego. Loj, biorę dwa razy DMG. Algul! Teraz. Ale walka? Wiedźmin jeden, walka. Tu jest tyle alguli w dupę. Nie, to jest naprawdę oszustwo ta gra. Dwugrot. Ile tych dwugrotów? Ta budowla sprawia wrażenie, jakby zawaliła się pod własnym ciężarem. Bagna nie są chyba najlepszym miejscem do wznoszenia czegoś takiego. Ale co, Chebi? Czemu tak jest? Znaczy szybki wczytywanie jest szybkie, ale zwykłe to jest tragiczne. Nie wiem, czy to przez dużą ilość save'ów i ta gra się crashuje jakoś? Ja jedno miałem przynieść? Chodź tu, gulu.
Chyba tak, Chebi, no. No to wygląda. No. Leżeć. Leżeć. To. Teraz jeszcze algule. Ty, ja ich tak szukałem. Myśliwy. Ty, dziewczyna tu jakaś leży. Ty, to tutaj coś jest tak w ogóle? Zawalona wieża jest co najwyżej. Szczątki. My tu byliśmy? To jest to samo miejsce? Tak. To czego te szczątki? Dostała silnym! No way! Padła jak szmata! Ale szybki to jest skam, widzieliście to? Szybki to jest taki skam. Nowy Werny nie ma questa? Wiem, do dziadka iść jeszcze, tak? Wieża maga jest i zawalona. Czekajcie, a jeszcze zawalona. Ty. Zjadowcy z Kojatelu. Czego tu? Zostałbyś więziony, gdybyś mógł? No ta, bo bym dłużej żył, przez to dłużej bym streamował, nie? No tak to luj. Niedługo dedek. I nic nie idzie postreamować w życiu. Niestety. Chłop umarł. Tu obóz mają. Solid, może tak być. Zmęczony, pogadamy raz. Kto tu jest bossem? Nocą nachodzą mnie mroczne myśli. Aha, bo i nie chcą gadać, bo jest noc. Pan Zlok, może tak być, no.
wziąłem. A diable bars. Elfy zadzierają nosa i są skore do bitki. Lepiej uważaj, gdy z nimi jest. Kurwa jestem. Czego? Muszę przemyśleć kilka spraw. Więc muszę przemyśleć kilka spraw. Co w dupa jest? Więc zostaw mnie w spokoju. Może ty? Ludzie są intruzami. Zamierzamy odzyskać świat, który kiedyś należał do nas. Co masz na myśli? Bagna są pobojowiskiem. Najwięksi spośród nas oddali tu życie w walce z ludźmi. W wielu bitwach. I przed wiekami, gdy dopiero co pojawiliście się na tej ziemi. I przed laty, gdy mieliśmy dość tyranii barbarzyńców. Krew z najstarszej krwi. Widziałeś kwiaty Fenuet? Dla ciebie to pewnie chwast. Zbieram nie zerwałbyś jego kwiatu, bo nie odróżniłbyś go od pospolitego zielska. No i co teraz? Jesteś zaślepiona nienawiścią i mylisz się. Spójrz, zerwałem Fenuet. Pokaż, co zerwałeś. Czuję, że zobaczę coś zabawnego. Ty szmato, cię zaskoczę. Rzeczywiście potrafisz rozpoznać Fenuet. Myliłam się co do ciebie. O kurde. Nie przepraszaj, po prostu przemyśl naszą rozmowę. Nie każdy człowiek jest bezmyślnym barbarzyńcą. XD. Rzeczywiście potrafisz rozpoznać Fenuet. Myliłam się co do ciebie. Rzeczywiście potrafisz. To niezła rozmowa. Ty wielki obóz, w którym co? Pokazałem kwiata babie i luj? Rozpieprzy ich zoro wszystkich. Ludzie są intruzami. Zamierzamy odzyskać świat, który kiedyś należał do nas. Nadajesz się, chłopie. Wieży coś jest? Nie ma nic. Dobra. Jak na to nacelować wyżej, ciurne to? Luj. Nie da się. Trzeba ulepszyć stalowy, znaczy się ten, srebrny szybki. Oj, gówna. Ostatnio cały stream biegania w mieście, dzisiaj cały stream dymania się na bagnach. No i git. Znaleźć coś lepszego niż jaskółka. A leczy strasznie słabo. Dobra, co wygadaliście? Aha, że do dziadka mam wejść.
tutaj można na dach wejść dziadkowi, czy to jest fake? Ty, może zabiorę książkę? Te ogryzione kości to kości człowieka. Co? Mózg na talerzu. Niedobrze mi. Skąd ty wiesz, że to są człowieka? Czacha jedynie, ale to może wnuczka. Właśnie mój dom. Czy to, co widzę na stole, to ludzka czaszka i mózg? Tak. Mięso? Tak. Talerze i kubek? Tak, jestem ludożercą. Ale zanim zareagujesz emocjonalnie, spróbuj wysłuchać moich racji. Nie wiem, jakie racje może mieć kanibal. Blado wyglądasz, może coś zjesz? Milcz, skurwielu. Czekaj. Dlaczego jesz ludzkie mięso? Bo lubię. Smakuje trochę jak kurczak. Jest bardziej pożywne. Aha, to są jego racje. Mięsa to w przybliżeniu odpowiednik... Daruj sobie. Sam zapytałeś. Pragnę tylko zaznaczyć, że narzuciłem sobie pewne zasady. Na przykład nie jem dzieci. Podziwu godna zasadniczość. Nie ma co ironizować. Od czasu do czasu wrzucę na ruszcik druida, ceglarza albo drwala. Bardzo cenię sobie mięso elfów. Jest aromatyczne, jakby z natury nasycone przyprawami. Co? A krasnoludy? Łykowate i żylaste. Tak naprawdę próbowałem tylko raz i nie jestem do końca pewien, czy to rzeczywiście był krasnolud. Z zażenowaniem przyznaję, że stoczyłem o niego walkę z utopcem i trudno było jednoznacznie zidentyfikować krwawy ochłap, który przypadł mi w udziale. Wystarczy. Wedle życzenia, już milczę. Nie zasługujesz, żeby żyć. A tak się składa, że ja zawodowo tępię potwory. Wolnego! Zabić możesz mnie zawsze, ale bardziej użyteczny będę żywy. Posiadam rozległą wiedzę i znam to bagno jak własną kieszeń. Z pewnością pomogę ci jeszcze w niejednej sprawie. No nic, zabijamy dziadka. Dziadek idzie do ziemi. Gin, potworze. Nie teraz, wnusiu. Co? Nie teraz, gdzie? Dziadek, o. Ty, ale dziadek jaką otoczkę ma. Dziadu! Spalę cię, dziadu! Pal się, dziadygo! No i luj, dziadek martwy. Wszyscy szczęśliwi. Ej, tam jest boss? Ciężko będzie zabić aż tylu. Chyba, że grupowy wejdzie jakoś.
Ten grupowy to się naprawdę niczego nie nadaje. Jakieś osłabieni oni tu byli. No i jest. Nie wiem, porukaszu. Nie interesuje mnie. Gdzieś musi być. Jestem Żydem. Trzeba poszukać. Dzieciuka. Kuba dał na Golibordę 5 zł. Cześć Sparta, dziękuję za twoje streamki. Sprawiasz, że się uśmiecham. Dziękuję bardzo. Sprawiasz mi humor. Jesteś świetny, rób co robisz. Czat spam KS. KS? Dziękuję bardzo. O, miło mi widzu, dziękuję. Czekaj, co miałem zrobić? Nie pamiętam, co miałem. A, oddać tego. Będę musiał save. A, jeszcze jedno. Będę musiał jakoś save pousuwać. Dziadek zdech, babka zdechła. Widzowie. No i widzowie, widzowie. Pytanie, czy dziadek kłamał? Może to dziecko gdzieś tu jest? Ceglarz to nie dziecko. A level w ogóle wbiliśmy. Gdzie ten krasnolud? Co ja oznaczyłem? Łaskawy panie, cześć. Może potrzebujesz łodzi? Przewoźnik to chciał, a nie krasnal? Co? A, okej. Okay. Pozdrowienia od Jarena Bolta. Przynoszę zioła. Mnie powiedzieć, komu mogę wcisnąć. Już się nie doczekam. Proszę, oto 5 pęczków kwiatu dwugrotu. Tak jak było umówione. Oto 400 orenów i pozdrowienia dla Jarena. Nie zapomnę pozdrowić. Co? Bywaj. Teraz pytanie. Ile dla mnie z tego skapnie? 100 pewnie, albo 200. Nie, ja mu nic nie dam. Pieprze 400. 5400 w ogóle mamy, 5300. Pieniądze, pieniądze. Pieniądz robi pieniądz, powaga. Jest git. Przegrasz kości? Nie.
Uwolniłem się od tego nałogu. Tak naprawdę nie mam z kim grać. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Książę Płocka Kamil 60 kulawy dał na Golibordę 5 zł. Fajny ten wiedminek, pozdro dziadek. Cienki, fajny, tak. Zgadza się. No jest. Oddałem zioła przewoźnikowi i otrzymałem zapłatę. Świetnie. Dzielimy się pół na pół, tak jak to było ustalone. Nie tak prędko. Tylko ja narażałem się i moczyłem w bagnie. Biorę całą zapłatę dla siebie. Idź do diabła, bękarcie czarownicy. Jaren. Won. Spieprzaj, wiedźminie. Teraz nie mam ochoty z tobą gadać. To się z śmieciu pieprz. Lepiej nie zapuszczać się w głąb bagien. Kilku dolic już przepadło. No i luj, no. Ja mam całą mapę odkrytą? A dziecioka nie ma. Ale mam plan taki. Pobiegamy na stylu grupowym. Może go znajdziemy. Ponoć to daje movement speed. Wciśnięty cały czas alt i biegniemy. Dobra, zabijam wszystkich druidów i luj. No czemu chowa? Tyle, on chyba tak samo szybko biega, czy nie? Tu byłem? Może tam chyba nie byłem. Jeżeli się da tam pójść. Aha, tu jest niewidzialna ściana. XD. Mogę tu iść? Nie wiem, czy ja widziałem tego dzieciaka, wiecie? Widziałem jakiegoś dzieciaka, ale nie wiem, co on miał nad głową. Było zanim ja questa wziąłem. Jaskiniach? Ja byłem w jaskini. Nie było nic. Chyba, że dzieciak się respi, jak się weźmie questa. Ale to szczerze byłby skam. Tu byliśmy. Kurde, zabierz mi te ściany niewidzialne, bo ja nie wiem gdzie iść. Dzieciak w żołądku dziadka. O! A. Te pety. To te niemowy, co nie chcą gadać. Gadał, że nie jest dzieci. Wierzyłbyś mu? Bo ja nie.
No i wróć, a tam nie byliśmy. No a tam się nie da iść. Dobry człowiek, wierzę mu. No, zabiłem go, rzucił się na mnie z siekierą, stary dziad. Chciał zjeść mięso z wieśmaka. Nie, tu się da iść kawałek. Zobaczcie, tu się da wejść. Powaga. No ale tu już nie. Ceglarze, no. Kiedy liga? Brakuje ci? No widzę, mi brakuje Arnolda Schwarzenegger. Jak był młody i jurny. Ale te czasy nie wrócą. Ale stare filmy pozostaną. Przewoźnik. Co ja, kółko już zrobiłem? Powiedz mi, gdzie jest dziecko. O co chodzi? Przychodzę. Nareszcie ktoś się zgłosił. A, masz skóry? Mam. Proszę, oto 10 wilczych skór. Doskonale. Tytuł wielkiego łowczego mam już w kieszeni. A jeśli nie, to chyba zostanę najemnikiem. Dupia mam. Bywaj. Nie ma czegoś takiego jak popsucie questa. Bo gram pierwszy raz, więc... Gram jak gram. Dobra, idźmy dalej. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Husaria! Mamy szansę! Obudźcie się, Polacy! Husaria!